Też jesteście zdania, że należałoby dokończyć pierwszego stanit i mieć go z głowy? No, też tak uważam. Więc druga część dzisiaj artykułu. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Najważniejsze bitwy, w jakich brał udział pierwszy i jedyny stanit? Planeta Blackshard została skolonizowana w 35. milenium na fali krucjaty świętej, Sabat, e, świętej Sabaty. Biorąc pod uwagę tak dumną genezę historii tego świata, informacja na temat mającej tam miejsce rewolucji w 41. milenium, Zorganizowanej przez kultystów chaosu, tym bardziej wstrząsnęła całym imperium. W trakcie krucjaty oświaty Sabat grupa zadaniowa Imperialnej Gwardii dokonała inwazji na tę planetę. Już po kilku pierwszych starciach, kultyści zostali zmuszeni do wycofania się do możliwych do ufortyfikowania metropolii. Ogólne dowództwo nad planowaną ofensywą przypadło generałowi Hadrakowi. Powierzone mu regimenty czyniły znaczne postępy do czasu osaczenia ostatniego punktu oporu wroga na planecie, cytadeli obsadzonej przez 17, 17 tysięcy kultystów, gotowych na wieloletnie oblężenie. Wykorzystując całkowite skupienie wroga na generalnej ofensywie, kontyngent złożony z około 100 ludzi z pierwszego, jedynego stanit, pod dowództwem pułkownika komisarza Ibrama Gaunta przeprowadził własny szturm z ukrycia. Gwardziści stanic zdołali zdobyć tunele znajdujące się pod murami szybko i przy minimalnych stratach. Dzięki temu byli w stanie zlokalizować i zniszczyć istotne dla obrońców relikty i artefakty. Po ich zniszczeniu znaczna część garnizonu cytadeli popełniła zbiorowe samobójstwo, a same umocnienia zdobyto przy minimalnych stratach gwardii. Wartym odnotowania jest fakt, iż po upływie 20 minut od głośnego wybuchu w twierdzy wroga, pułkownik komisarz wyłonił się z cytadeli, niosąc na rękach rannego majora Elima Rowney. Dzięki szybkiemu i efektywnemu odbiciu Blackshard, generał Hadrak był przez długi czas wychwalany pod niebiosa jako prawdziwy bohater. On zaś wychwalał pod niebiosa gwardzistów pierwszego i jedynego, dziękując im za ich umiejętności infiltracji i zwiadu. Kolejną bitwą była bitwa o Voltemant i miasto Voltis. Choć odbicie tej planety przypisuje się królewskim regimentom z Volpą, na sukces ten zapracowały również inne regimenty, włączając w to pierwszy i jedyny. Z uwagi na swoje bezpośrednie położenie na wytyczonej przez sztab Krucjaty trasie do serca sektora, zdobycie Voltemant było kluczowe dla jej dalszego sukcesu oraz konieczne do utrzymania linii zaopatrzeniowych Krucjaty w przyszłości. Pierwszy i jedyny miał za zadanie przedostać się pod mury miasta Woltis pod osłoną ognia 17. Pancernego Regimentu z Ketsog i dokonać w nich wyłomu w dwóch miejscach. Po wykonaniu tego swojego zadania na hasło grzmot do szturmu mieli ruszyć gwardziści z 50. Królewskiego <coughs> Regimentu z Wolpon. Pomimo wątpliwości dowodzącego siłami gwardii generała Nochesa Sturma co do umiejętności duchów Gaunta, gwardziści Stanit byli w stanie zdetonować ładunki wybuchowe w jednym z dwóch wyznaczonych miejsc, doprowadzając do zapadnięcia się kilkuset metrów zewnętrznego muru. Dokonali tego przy minimalnych stratach, wliczając gwardzistów utopionych w wynikłej po eksplozji powodzi. Po wybuchu siły pułkownika Maglina, liczące 7 tysięcy ciężkich piechurów, dokonały masowego szturmu przez wyłom, zdobywając miasto do zachodu słońca tego samego dnia. Do czasu, kiedy słońce całkowicie zniknęło nad horyzontem, Voltis było już całkowicie wolne od obecności sług chaosu. Po zdobyciu miasta, pierwszy i jedyny, wycofał się do swojego obozu niedaleko skrzyżowania Pawis, punktu orientacyjnego niedaleko miasta. Z nieznanych powodów generał Noczes Sturm nakazał 17 pancernemu regimentowi Skecok ostrzelanie ich pozycji, co doprowadziło do dodatkowych strat w postaci 300 poległych i 200 rannych gwardzistów. Bitwa o Ramiles 268-43 planeta Ramiles 268-43 była idealnym miejscem do prowadzenia przedłużającej się obrony. Doskonale wiedziały o tym siły chaosu, które mając po swojej stronie łańcuch uśpionych wulkanów, gęste lasy wyrastające na popiele wulkanicznym oraz fakt tego, iż atmosfera w tych lasach była tak gęsta od pyłu, iż mogła zapchać gany zwykłych gwardzistów po niecałych dziesięciu minutach marszu, chciały maksymalnie wyczerpać żołnierzy Astra Militarum. Choć siły gwardii prawdopodobnie również o tym wszystkim wiedziały, Koniec końców okazało się, że warunki panujące na Ramiles wcale nie spowolniły ogólnego postępu Krucjaty, jednak to można zawdzięczać jedynie kosmicznym Marines. Po dotarciu do nich informacji o deszczu kapsuł desantowych Adeptus Astartes, które przeszyły niebo nad Ramiles, siły chaosu wycofały się do czterech dobrze umocnionych twierdz, w oparciu o które mieli nadzieję maksymalnie wydłużyć odbijanie planety przez siły imperium. Kosmiczni Marines nie mieli jednak zamiaru bawić się w wojnę na wyniszczenie, a zamiast tego zwyczajnie przeszli do burzenia każdej z fortec budynek po budynku. Po zniszczeniu ostatniej twierdzy ogłosili zwycięstwo, a następnie opuścili planetę i przenieśli się do innej strefy wojny, pozostawiając żmudny proces oczyszczania Ramiles z rozbitych resztek wroga siłą Astra Militarum. Z wydarzeń godnych odnotowania mających miejsce w trakcie tej misji warto wspomnieć o zwiadowcu, zwiadowcy sierżancie Mkolu, który zdołał zniszczyć drewnota chaosu przy pomocy przeładowanej baterii lasgana oraz jednej z trujących roślin z lokalnej flory. Bitwa o Bucephalon. Przed przejęciem planety Bucephalon przez siły chaosu, najważniejszym regionem administracyjnym oraz de facto państwem na planecie, państwo-miasto Bucephalon, rządziły 32 szlachetne rody. Z których każdy szczycił się drzewem genealogicznym, sięgającym, korzeni, e, sięgającym korzeniami do kupieckich dynastii, które dały początek całemu miastu. Do czasu inwazji sił chaosu, nacierających ze światów sanguinarnych na gromadę światów sabat, planeta ta była uważana za jedną z najlepiej prosperujących w regionie. Siły chaosu nie musiały jednak wcale zdobywać planety szturmem. Całą robotę wykonał za nich lokalny demagog i samozwańczy prorok Nokat Przeklęty, który wywodził się z nizin społecznych. U świtu Krucjaty o Światy Sabat mistrz wojny Slajdo, pierwszy przywódca sił Krucjaty, miał powiedzieć, iż w związku z mającą początek kampanią najbardziej wyczekiwał wyzwolenia właśnie Bucefalonu. Niestety jego przeznaczenie dopełniło się już na planecie Balhaut, gdzie stracił życie w boju. Mógł on jednak odejść, wiedząc, iż sił krucjaty nie sposób było powstrzymać. Kiedy armie maszerujące w imieniu świętej Sabaty dotarły mm, nad Busefalon. pierwszym celem krzyżowców padło Doktrinopolis, domniemane miejsce przebywania Nokada. Podczas gdy rdzeń Astra Militarum oblegał to miasto, siłom pierwszego i jedynego zlecono ścięcie głowy hydrze. Ich zadaniem było ciche uśmiercenie samego Nokada. Dwie kompanie regimentu, dowodzone przez pułkownika Norbeka i majora Rony, zdołały zinfiltrować starożytne miejskie akwedukty. Niestety Nokad przewidział taki obrót wypadków i wzmocnił ten teren, przez co siłom duchów Gaunta nie udało się niezauważenie do niego zbliżyć – w wynikłej krwawej walce na krótki dystans snajper Chlein Larkin oddzielił się od swojego oddziału i zgubił wśród starożytnych ruin. Koniec końców zdołał się jednak wspiąć na sam szczyt struktury, skąd miał doskonały widok na cały teren wokół. Z tego miejsca był również w stanie dostrzec demagoga prowadzącego swoje wojska. Jak się domyślacie, nie zastanawiając się nad tym długo, Larkin przymierzył, strzelił, znacznie przyspieszając zdobycie całej planety. Bitwa o Kaligule. W bitwie o Kaligule wzięły udział siły kosmicznych marines z zakonu Kruczej Gwardii oraz liczne regimenty astramilitarum, włączając w to 50. regiment królewskich z Volpą, 13. i 16. regiment z Rejmian, lakarskie psy broni oraz pierwszy i jedyny stanit. Pierwsze desanty gwardii miały miejsce w okolicach wyznaczonego jako cel roju Nero. Niestety, jeszcze w trakcie desantu nad miastem rozpętała się psjoniczna burza, w wyniku której wiele transportowców gwardii pospadało z nieba. Jednocześnie siły, które zdołały bezpiecznie wylądować, były pozbawione wsparcia z orbity. Kontyngent pierwszego i jedynego, prowadzony przez pułkownika Korbena, zdołał odnaleźć źródło burzy w trakcie swojej drogi przez zachodnią część roju. Był nim demon Zosnowy. Po udanej ucieczce przed tą bestią, Korbek nadał koordynaty miejsca, w którym ostatni raz go widzieli – do sztabu Gwardii, gdzie padła decyzja o bombardowaniu z orbity. Ogień z nieba zburzył cały sektor miasta, niszcząc demona i rozpraszając burzowe chmury na niebie. Po odbiciu Kaliguli gwardia postawiła na planecie kilka regimentów celem e, pozostawiła kilka regimentów, celem dopadnięcia ocalałych kultystów chaosu oraz wsparcia procesu odbudowy planety. Generał Todd wyznaczył pułkownika komisarza Gaunta do kierowania flotą konwojów transportujących towary pierwszej potrzeby dla cywili dotkniętych wojną. W pierwszych tygodniach funkcjonowania tego programu napady na konwoje były powszechne, a dopuszczający się ich bandyci byli zbyt trudni do wyśledzenia. Dopiero po bliższym przyjrzeniu się sieci woksu Roju Aurelian, z którego wyruszał każdy konwój, oficer łączności Raglon zdołał ustalić, że ktoś zaangażowany w transport towarów współpracował z napastnikami, informując ich o planowanych trasach. Gaunt postanowił wywabić bandytów z kryjówki, wykorzystując konwój jadący z roju Aurelian do roju Kalfernia, na czele akcji stawiając gwardzistę braga. Uznając go za bezmyślnego wojaka, z którym z pewnością bandyci sobie łatwo poradzą, kierowcy jednej z ciężarówek poinformowali bandytów o trasie przejazdu. Kiedy tylko brak dostrzegł nadciągających bandytów, przekazał ich koordynaty Gauntowi, który nakazał zbombardować całe miejsce przy pomocy ataku lotniczego. Bitwa o Nasydon. Nasydon był jednym z tak zwanych światów trofeów. Planetą zdobytą przez regiment gwardii, w tym przypadku regiment Czaszki Odyńca, który po ogłoszonym zwycięstwie skorzystał z prawa e, do osiedlenia się. Wydarzenie to miało miejsce na 200 standardowych lat przed rozpoczęciem się krucjaty oświaty Sabat. Na jakiś czas po bitwie o Balhaut siły chaosu zdobyły na w próbie m, zatrzymania sił mistrza wojny Maka Makarosa, prących od planety do planety przez całą gromadę. Populacja planety została utopiona we krwi w trakcie trwającej. Trzy dni masakry. Choć siły astra militarum, które dokonały desantu na planetę, początkowo dokonywały sporych postępów, ich ofensywa została wstrzymana, a uczestniczące w niej regimenty zmuszone do odwrotu przy ujściu rzeki Lohenich. E, dzień później ofensywa została jednak wznowiona, a utracone przed dobą tereny ponownie zdobyte. Oprócz pierwszego i jedynego swój udział w odbiciu planety miał również 50. regiment wolpońskich błękitno-krwistych. Bitwa o Fortis Binary. W trakcie bitwy o ten świat kuźni siły pierwszego i jedynego otrzymały rozkaz samobójczej frontalnej szarży na wrogie okopy. Rozkaz przyszedł od samego lorda militant generała Hectora Dravera, iście teatralnego dowódcy. Do wydania go został jednak nakłoniony przez pułkownika Drakera Flensa z jantyńskich patrycjuszy, którego krzywda duchów Gaunta szczególnie by ucieszyła. Siły Astra Militarum toczyły bitwę na polu liczącym 400 km2, przeszytym systemami okopów. Żołnierze obu stron stali zwróceni do siebie twarzami, patrząc sobie w oczy przez szeroki pas poranej lejami i górami błota ziemi niczyjej. Punktem zwrotnym tego starcia było sabotowanie przez duchy gaunta rytuału chaosu, mającego otworzyć umysły gwardzistów na opętanie przez demony Cosnowy. W trakcie konfliktu doszło do braków w zapasach żywności w największych miastach rojach planety, w wyniku czego mieszkańcy Fortis Binary zaczęli przetwarzać ciała poległych na pożywienie. Bitwa o Menazoid Epsilon. Jakiś czas po inwazji sił Astra Militarum pod dowództwem lorda militant generała Hectora Dreyvera na planetę okazało się, że jej głębiny kryją śmiertelnie niebezpieczne dla całego Imperium STC, będące w stanie zrekonstruować w pełni potężnych ludzi z żelaza. STC okazało się być dodatkowo spaczone energią osnowy przez siły chaosu, w związku z czym jego zniszczenie stało się priorytetem gwardii. Zadanie to wykonał oddział specjalnie przygotowanych duchów Gaunta. Bitwa o Sapiencję i Rój Oskraj. Po zwycięstwie sił Krucjaty na Balhaut niedobitki sił chaosu zdołały przemknąć się przez imperialną blokadę, zreorganizować i dokonać inwazji na niebronione okoliczne światy. Sapiensja została najechana i zdobyta przez magistra Szolena Skarę i jego kulthausu znany jako kit. Siły gwardii pod dowództwem generała Kleina przeprowadziły zmasowany desant na plaże wyspy Oskraj, w nadziei na odbicie największego rafineryjnego miasta roju na planecie, pozbawiając wroga możliwości uzupełniania zapasów paliwa. Desant nie przebiegł jednak zgodnie z planem. Z uwagi na ogień prowadzony przez obrońców wyspy oraz wysokie rozpryski wody z oceanu pod transportowcami, spora ich część była zmuszona do wylądowania w zatoce Belano, daleko od pierwotnego celu. Część gwardzistów utonęła, ale co gorsza, znaczna część sprowadzonych na planetę basilisków, przy pomocy których gwardia miała nadzieję na zburzenie morskich murów Oskraj, spadła na samo dno oceanu. Pierwsza ofensywa stanęła w miejscu. Gwardziści nie byli w stanie przełamać wrogich umocnień i musieli rozpaczliwie walczyć o utrzymanie przyczółka. Sytuację na polu bitwy odmienił zwykły przypadek. Jeden z transportowców, zamieniony w kulę ognia przez broń przeciwlotniczą obrońców, wleciał prosto w mur roju Oskraj, tworząc w tym miejscu wyłom. Radość gwardzistów była jednak krótkotrwała. Wyłom okazał się być zbyt wąski, by mogły go wykorzystać czołgi, i odpowiednio wąski do szybkiego załatania przez obrońców. Dowództwo gwardii wiedziało, że ich jedyną szansą na przetrwanie było pokrycie tego miejsca zmasowanym ogniem i zapobiegnięcie załatania wyłomu, a następnie poszerzenie go. Wraz ze znalezieniem słabego punktu w swoich umocnieniach, siły chaosu skupiły się na jego obronie, zarzucając dalsze nękanie gwardii. Dzięki temu pozostałe na placu boju bazyliski mogły się skupić na ostrzeliwaniu wyznaczonego celu. W tym samym czasie na mur wspięły się siły pierwszego i jedynego stanit. Augmentyczne, augmentyczne oczy gwardzisty do mora dostrzegły tunel biegnący przez cały mur. Oddział strzelców regimentu zinfiltrował go i dostał się nim do miasta. Eee, doprowadzając do zapadnięcia się jednej z wież rafineryjnych w roju, gwardziści Stanit zdołali oszukać przeciwnika. Sam Szolen z był przekonany, że w granicach miasta walczyła już cała armia. Wiedząc, że zbliża się nieunikniony koniec jego i jego kultu, magister chaosu nakazał popełnienie swoim sługom samobójstwa. Garstka tych, którzy postanowili walczyć do ostatniego, została przytłoczona przez siły gwardii i uśmiercona. Rój Oskraj został zdobyty przed końcem dnia. Jednym z niewielu ocalałych z masakry był sam magister chaosu i przywódca kultu Skara. W ramach wdzięczności za sprawnie przeprowadzoną operację, Gaunt oddał honor dokonania na nim egzekucji sierżantowi Kafranowi. Dowódcy oddziału strzelców, który de facto zdobył miasto. Kafran uznał jednak, że śmierć byłaby dla kogoś takiego jak Skara błogosławieństwem, zaś pozostawienie go w niewoli byłoby niemożliwą do zniesienia torturą. Gaunt zgodził się z nim, po czym na jego rozkaz odprowadzono magistra Hansu do jego nowej celi. Bitwa o Montax Świat Montax stał się miejscem dokonania inwazji przez kilka regimentów, włączając to pierwszy jedyny 50 królewski regiment błękitnokwistych z Wolpą oraz głębinowców z Rohon. Oprócz walczących ze sobą sił chaosu i astra militarum, w konflikcie wziął również udział oddział Eldarów prowadzonych przez lorda Eona Kula, starający się zapieczętować lokalny portal pajęczego traktu przed dotarciem do niego sił chaosu. Bitwa o Vergast. Bitwa mająca miejsce na Vergast była jednym z bardziej znanych starć, w których udział wzięły duchy Gaunta. Pierwszy i jedyny zajął się obroną roju Wewrenhive przed siłami chaosu, które szturmowały miasto ze swoich bezpiecznych pozycji w zdobytym wcześniej roju Ferozoika. Po zniszczeniu sił chaosu, wielu natywnych Wergastian, którzy walczyli u boku gauntu w ramach naprędce zmobilizowanych kompanii, formalnie dołączyło do regimentu. Bitwa o Hagię na Hagi, rodzimej planecie samej świętej Sabaty, pierwszy i jedyny został niemal w całości Zniszczony na skutek wpadnięcia w pułapkę e, sił chaosu po zbombardowaniu Doktrynopolis, co było sygnałem dla czekającej nieopodal planety floty wroga. Zdoławszy odzyskać szczątki świętej z jej górskiego grobowca na planecie, regiment był w stanie odeprzeć silny szturm kultystów chaosu i aktywować potężne psioniczne urządzenie odnalezione w grobowcu świętej. Jego moc rozproszyła flotę chaosu po Osnowie i ocaliła planetę przed całkowitym przytłoczeniem. I zdobyciem przez rujnujące moce. I tyle, jeśli chodzi o pierwszy i jedyny stanit. Możliwe, że tam jeszcze były jakieś przygody, więcej nie udało się Dawidowi napisać z informacji, które, które znalazł w internecie. Nie czytał książek, więc też dalej nie wie, co tam się mogło, mogło dziać. Ja doszedłem tylko w książkach do momentu, też dalej nie czytałem, do książki, w, którym, w momencie, w którym jeden gdzieś tam w oddziale wiecie kim był, zdrajcą. I zaciupał drugiego ostrym nożem, i tak się właśnie książka tam kończyła, że ten oczy wybałuszył, jak ten go nadział na te, na te noże, czy na ten jeden nóż, nie pamiętam, ile ich tam było. No i dalej niestety, niestety, nie czytałem, nie znam dalszych, dalszych losów pierwszego i jedynego. Wiem tylko, że w następnych ktoś następnych książek właśnie został zdemaskowany, ten zdrajca i chyba popełnił rytualne samobójstwo kulką w tył głowy nie wiem nie pamiętam gdzie to czytałem jak to czytałem w każdym bądź razie cały czas gdzieś coś tam się dzieje im ten mm, pułkownik komisarz e, Gaunt e, walczy pierwszy i jedyny walczą tak więc mm, no i co a my kończymy walkę na dzisiaj i słyszymy się w następnym odcinku kiedyś tam trzymajcie się do następnego razu cześć Wejdź na patronite i wesprzyj projekt.